26 października 2007 roku zadebiutowała pierwsza z wielu gier CD Projekt Red, gra Wiedźmin. W przeciągu 3 dni gra ta sprzedała się w 35 tysiącach egzemplarzy i chociaż był to bez wątpienia ogromny sukces, nikt nie mógł przypuszczać, że ich przyszłe produkcje zmienią światowy rynek gier, a Wiedźmin stanie się światowym fenomenem growym, serialowym, filmowym i książkowym. Oto historia serii gier, która zapoczątkowała to wszystko. Historia serii Wiedźmin. Żeby zrozumieć, jak doszło do tego, że CD Projekt Red w ogóle stworzył w 2007 roku Wiedźmina, musimy cofnąć się aż do roku 1990, aż o 33 lata. Gry komputerowe w latach 90. nie były w żadnym stopniu tak popularne jak dzisiaj, a sam rynek w Polsce dopiero stawiał pierwsze kroki. Był to moment, w którym Marcin Iwiński i Michał Kiciński, współzałożyciele CD Projekt Red, a wtedy koledzy ze szkolnej ławki, wpadli na ciekawy pomysł. Interesowały ich gry komputerowe, więc postanowili takowe gry sprowadzać z zagranicy. Robili to na małą skalę, kontaktując się z graczami z zagranicy, którzy później wysyłali im gry, a wszystkie ostatecznie trafiały na giełdę komputerową w Warszawie. Gry, które sprowadzali, były na płytach CD, które w tamtym okresie stawały się coraz bardziej popularne. Stąd CD na samym początku nazwy firmy. Po 4 latach postanowili założyć swoją pierwszą spółkę, CD Projekt. Zajmowali się wtedy oni ściąganiem, tak jak to miało miejsce wcześniej, płyt CD i sprzedawaniem ich na polskim rynku. Tylko na większą skalę i głównie były to nie gry, a oprogramowania. To właśnie wtedy dołączył do nich aktualnie najbogatszy CEO w całej Polsce, Adam Kiciński. W Polsce prawa odnośnie sprzedaży, dystrybucji i praw autorskich w tamtym okresie nie były nawet blisko tego, co mamy teraz. Zatem ludzie sprzedawali wszystko i wszędzie. Często z dzisiejszej perspektywy można by to było nazwać wręcz złodziejstwem. Jednak w kolejnych latach twórcy zadbali o to, by nikt ich tak nigdy nie nazwał i zawarli faktycznie umowy z takimi wydawcami jak Acclaim, Blue Byte czy nawet sam Blizzard. Firma działała naprawdę nieźle, a w 1996 roku CD Projekt Red postanowiło wrzucić kolejny bieg. 2 lata po założeniu firmy postanowili oni produkować polskie instrukcje do gier, jak i polskie pudełka. Do tej pory wszystkie dostępne gry były w wersji angielskiej, a pomysł z ich spolszczeniem okazał się naprawdę świetny. I w 1999 roku, po sukcesie, jakim odniosły polskie instrukcje, postanowili, że będą tworzyć polskie napisy do gier, jak i ich pełne dublingi. I tak stworzyli pierwszy dubbing do gry Baldur's Gate. Dzięki za wolność, przyjaciele. Zbyt długo tkwiłem w tych ponurych lochach. Gra ta sprzedała się w ogromnym, jak na tamte czasy, nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy i był to kolejny sukces dopisany do ich osiągnięć. Spolszczenie gry, a przede wszystkim sukces tego spolszczenia, pokazał im, że warto jest dalej to robić. I idąc za ciosem, dalej lokalizowali gry, tworząc spolszczenia do takich gier jak Diablo 2, czy również drugiej części Baldur's Gate'a. Po ogromnych sukcesach, jakie te produkcje odniosły, twórcy chcieli po raz kolejny iść za ciosem i stworzyć coś jeszcze większego. Swoją pierwszą grę. Pomysł ten powstał już w 2002 roku, 11 lat temu. I to właśnie ten rok, 2002, jest zdecydowanie przełomowy dla firmy. Bo to właśnie wtedy założona została spółka CD Projekt Red Studio, która zajmować się miała grami. Nabyte doświadczenie w spolszczaniu gier i ich pewność siebie miała jednak zostać poddana niedługo próbie. A dzisiejszy odcinek nie powstałby bez pomocy MSI i ich wspaniałych klawiatur, dzięki którym praca przy scenariuszu i montażu tego filmu stała się dziecinnie prosta i przede wszystkim satysfakcjonująca. Posłuchajcie tylko tego dźwięku z tych klawiatur. Nice. Klawiatury serii GK50 zdecydowanie zadowolą nawet najbardziej wymagającego gracza. Dzięki nim Wiedźmin staje się grą dla dzieci, bo każdy unik zostanie wykonany idealnie, a flash w Lidze Legend zawsze będzie rzucony w porę. Niskoprofilowe przełączniki mechaniczne, które zastosowano przy klawiaturze GK50 Low Profile, jak i jej mniejszej wersji GK50 Low Profile TKL, szczególnie rozkochały mnie w sobie, a to za sprawą idealnej wysokości, na której rozłożone zostały. Rozmiar nie ma znaczenia, tak mówią.
ale w tym wypadku ma. Poniskie przyciski pozwalają na zmniejszenie napięcia w nadgarstkach i pozwalają grać czy pracować przy komputerze bez dyskomfortu, które ja osobiście zawsze po kilku godzinach w przeszłości odczuwałem. Jeżeli natomiast przyzwyczaiłeś się do wysokich przycisków, nie tak jak ja do niskich, klawiatura MSI Vigor GK50 Elite jest zdecydowanie dla Ciebie. Klasyczna gamingowa klawiatura z nieklasycznymi technologiami, które w niej zastosowano, a które to przeciągną falę zwycięstwa w grach na Twoją korzyść. Klawiatury z serii GK50 kleją się do biurka, a nawet mocne przypadkowe szturchnięcie nie jest dla nich żadnym problemem. Dzięki świetnym stópkom antypoślizgowym, a idealnie wyprofilowane klawisze sprawią, że już nigdy nie klikniesz przypadkowo innego przycisku. Zresztą sam zobacz, ten paluch się tam wsuwa. Używałem w życiu wielu klawiatur, ale z czystym sercem mogę Wam powiedzieć, że nigdy nie używałem takiego sprzętu. Pamiętajcie o nich przy wyborze następnej klawiatury. A my wracamy do filmu. Kiedy przerobiliśmy pierwszą grę z konsoli na peceta, złapaliśmy bakcyla i trzeba było to wykorzystać. I właśnie wtedy pojawił się pomysł na Wiedźmina, mówi Marcin Iwański. Prawa do stworzenia gry były wówczas dostępne, więc postanowili to wykorzystać. 2 skrzynie kiełbasy, 32 butelki śliwowicy i 3 kg marynowanej makreli. Tyle wyniosła cena, za którą wówczas CD Projekt Red od Andrzeja Sapkowskiego kupiło prawa autorskie. Cena ta będzie też przyczyną wielkiego sporu pomiędzy stronami kilkanaście lat później. Ale żeby w ogóle do tego sporu doszło, CD Projekt Red najpierw musi osiągnąć wielki sukces. I do takiego sukcesu dochodzi. 5 lat później, 26 października 2007 roku. Premierę ma pierwsza część największej trylogii, jaką widział świat. Wychodzi Wiedźmin 1. Na produkcję pierwszego z trzech Wiedźminów przeznaczono naprawdę ogromną sumę, jak na tamte czasy, w postaci aż 20 milionów złotych. Wiedźmin zakwalifikował się w tamtym momencie na pierwsze miejsce w rankingu najdroższych w produkcji polskich gier w historii. Przygodę zatem zaczęto naprawdę z grubej rury. Premiera ta okazała się naprawdę sporym sukcesem i nie tylko marketingowym, ale też pod względem zabawy z grania. W ciągu 3 dni sprzedała się w ponad 35 tysiącach egzemplarzy i otrzymała ocenę 81 na 100 na stronie Metacritic czy 8,5 gwiazdki na 10 na stronie ing.com, co jest naprawdę świetnym wynikiem, jak na pierwszą stworzoną grę. Do 2011 roku Wiedźmin 1 sprzedał się w prawie 400 tysiącach kopii. Cały ten wynik miał być jednak niczym przy tym, co miało dopiero nadejść. Bo w tym roku czekał już na nas nowy Wiedźmin, Wiedźmin 2. Zaraz po premierze Wiedźmina 1 twórcy zrozumieli jedną rzecz. Wiedźmin 2 musi wyjść, więc już w 2007 roku rozpoczęli pracę nad jego kontynuacją. Gra ta jak na tamte czasy była również naprawdę duża, ale przede wszystkim twórcy na potrzeby jej stworzenia musieli zrobić swój własny silnik do gry, co zabrało im ogromną ilość czasu. Wymienili czas za doświadczenie i materiały, z których to w przyszłości miał powstać prawdziwy wieżowiec. 17 maja 2011 roku debiutuje gra Wiedźmin 2 Zabójcy Królów i jest to kolejny hit. Recenzje gry są naprawdę świetne, a gra w ciągu 7 miesięcy sprzedaje się w 1,1 miliona egzemplarzy, w pół roku podwajając sukces Wiedźmina 1. Ostatecznie 10 lat później Wiedźmin 2 z połączonymi siłami Wiedźmina 1 trafia do 25 milionów użytkowników. Sam Wiedźmin 2 okrojony był największą kampanią marketingową w Polsce, a twórcy zagrali na ruletce, wydając na samą produkcję ponad 30 milionów złotych. Zaryzykowali, a ryzyko to naprawdę się opłaciło. Rok po premierze został zapowiedziany też Cyberpunk, który jak dobrze wiemy na komputery trafił 8 lat później. To jednak nie Cyberpunk, miał być dla twórców przepustką do pierwszej ligi. A Wiedźmin 3... Na tym etapie wiedziano już, że jeżeli powstanie następna gra, będzie ona największą grą w historii polskiego gamingu. Ale dopiero przekonać się mieli, jak bardzo wyprzedzi ona wszystkie aktualne tytuły. Same koszty produkcji Wiedźmina 3 wyniosły aż 306
milionów złotych. Przeliczając to z inflacją na dzisiejsze 535 milionów. Klasyfikując Wiedźmina już od samego początku na pierwszym miejscu najdroższych gier w produkcji, jakie powstały w Polsce kiedykolwiek. Mimo tego, że do premiery było jeszcze trochę, w samej przedsprzedaży Wiedźmin 3 sprzedał się już w 1,5 miliona kopii. Spłacając nieomalże koszty samej wieloletniej produkcji, jeszcze przed tym, jak ta gra w ogóle została wydana. Chwilę przed premierą pojawiły się też różne oceny, a gra dostawała masę pozytywnych ocen od krytyków, którzy przecież często oceniają coś nadmiernie zgryźliwie. Chwilę przed premierą wiedziano, że Wiedźmin 3 to będzie największa gra w historii, a firma CD Projekt Red właśnie zaczęła konkurować z największymi growymi tytanami. Wiedźmin 3 w końcu doczekał się premiery i tak się stało. Seria gier Wiedźmin stała się absolutnie legendarna, sprawiając tym samym, że akcje firmy skoczyły do góry w pewnym momencie nawet o 6800%, a w 2022 roku firma CD Projekt Red została wyceniona aż na 9 miliardów 157 milionów złotych. CD Projekt Red zrobił coś naprawdę pięknego, sprawiając, że 8 lat po premierze i tak setki tysięcy ludzi nadal interesuje się ciekawostkami czy sekretami z tej gry. 8 lat po jej premierze. Gra przyczyniła się do tego, że książki Andrzeja Sapkowskiego stały się znane na całym świecie, a nie tylko w Polsce. A Wiedźmin Geralt stał się nie tylko fikcyjną postacią, ale i bohaterem dla wielu z nas. To była historia gier Wiedźmin.